Siema, ja jestem Faga i to co się ostatnio wydarzyło, to jest po prostu jakaś kpina. Dla tych co nie wiedzą, jestem obecnie VTuberem, a dokładniej PNGTuberem na platformie Twitch. Niestety dostałem bana i to permanentnego. A za co? No, za niewinność czy to co? No chętnie wam opowiem ogólnie o tym co się w sumie wydarzyło, jak to wyglądało. Tak więc był to dzień jak dzień. Właściwie to nie do końca, bo odpaliłem wtedy streama, rare moment. No i gram sobie w te klauski, gram, a tu nagle jakiś pajac puścił mi atak followbotów, gdzie od razu musiałem zareagować. Wiecie, od razu wyłączyłem wszystkie alerty, chwilę później wyłączyłem streama od razu. No i potem wszystkim gdzieś tam właśnie jeden z moich znajomych polecił mi stronę do usuwania tych botów, bo jego właśnie gdzieś tam koleżanka, która jest VTuberką, tak samo miała taki sam problem jak ja. No i zacząłem sobie gdzieś tam je usuwać, bo wiedziałem, że to może być ban po prostu, to właśnie follow boty. No i wiecie, tam jeszcze później na Twitchu ustawiłem sobie w ogóle wymagania co do kont na ustawieniach, także wiecie, że jak ktoś chce mnie zaobserwować, to musi mieć tam konto założone jakoś co najmniej tydzień na Twitchu i musi być jeszcze zweryfikowany, tak żeby się właśnie już obronić przed kolejnymi atakami botów. No i wszystko wydawało się być ok, tam liczba obserwujących już jakby wróciła do normy, ale też nie do końca, bo właściwie później, jak już właśnie miałem to wszystko ogarnięte, to sobie chciało się odpalić streama i w menedżerze transmisji na Twitchu pokazywało mi cały czas tą samą liczbę, co ciekawe. Tak jakby po prostu Twitch jeszcze tego nie zaktualizował. No ale właśnie tak do tego podeszłem, że to po prostu jest właśnie kwestia Twitcha, aż oni to właśnie ogarną i tak dalej. No i co? No i sobie odpaliłem streama. I tam jakoś po około półtorej godziny, jakoś tak, tam po prostu, no co, no rozłączyło mi OBS-a, a po czym, wiecie, tam patrzę na przeglądarkę, patrzę, a tam nagle informacja o tym, że mam permabana. To się nie, wtedy jeszcze nie było informacji, że mam permabana, po prostu, że jestem zablokowany. Dopiero później przyszedł mi na maila, w sumie informacja mi przyszła, że zostałem permanentnie zbanowany. Jako powody wpisane zostały hakowanie i manipulowanie platformą. No czyli w skrócie dostałem bana za to, że ktoś zaatakował mnie follow botami. I właśnie mówię, pierwsza informacja, którą dostałem na mailu, i to jest też właśnie bardzo śmieszne, bo na początku była informacja, że mam permabana. To był pierwszy mail. Po tym mailu zacząłem od razu gdzieś tam pisać swoje odwołanie. Od razu dosłownie, jak tylko dostałem tego bana, to zacząłem pisać odwołanie. I ja tam napisałem dosłownie jakąś rozprawkę, nie? Naprawdę. Ja tam wypisałem każdy szczegół, co się dosłownie wydarzyło, w którym momencie dostałem tego bana, na którym streamie i tak dalej. No i ku mojemu zdziwieniu odpowiedź na odwołanie dostałem w niecałe 5 minut i to dosłownie. Więc tu nawet tak naprawdę to świadczy o tym, że moje podanie zostało sprawdzone najprawdopodobniej przez jakiegoś bota, a nie przez człowieka. Więc to jest też śmieszne, że właśnie zostało po prostu no automatycznie odrzucone moje odwołanie, co jest dosyć śmieszne, dosyć jakby niepoważne ze strony Twitcha i po prostu żałosne. Jak mam być szczery, osobiście jestem strasznie zniesmaczony całą sytuacją, no bo nie miałem na to nawet wpływu zbytnio i mam nadzieję, że ktoś w końcu z tego w nawiasie, w sensie w cudzysłowie, zespołu Twitcha faktycznie zerknie na moje odwołanie. Chociaż w to wątpię, bo na obecną chwilę minęło już ponad 10 dni w sumie od tego odwołania i dalej nie mogę ani napisać nowego odwołania, ani nie mam żadnej nowej informacji. Po prostu dalej widnieje permaban na moim koncie. No nie wiem, co jedyne co mogę zrobić, to w sumie czekać. No i cóż, ode mnie to w sumie będzie tyle. Ja chciałem was tylko poinformować o tej całej właśnie sytuacji, bo zapowiadałem ten film dosyć długo. Trochę mi się go nie chciało nagrywać, co prawda, bo wiecie jak to u mnie jest z tym nagrywaniem. Ale spokojnie. W razie czego będę was na bieżąco informował, albo na karcie społeczności, albo na Instagramie, bądź na X-ie, wiadomo, także tam wpadajcie, linki na socjale macie w opisie. A my co? Widzimy się w kolejnych materiałach i co? Trzymajcie się! Pa!